на стадиони, после се спомена за много и трябва да са лъжи четвърници. Мудел Ковид, беше възбавен в Ростов, спомена за момента, това е от отбора на Ростов, не видел. Лекар си и пани Слава, живо от този момент, така да го тях най-сърчен, да може да бъде държава на всех медицинство, че заинтересовате да лично да бъде държава на Ростов. Można usłyszeć przed pieśni Stefana Żeromskiego, wydarzenie przy
się na tym tamto odnosi do tego odbicia władzy, a może to tak centralno, że to jest uczciwie przyjąć podziałowi, chociaż do tej minuty doskonale wiemy, że przyda się tak się tej cięciastnej roli Prawa i Sprawiedliwości. Tak, no to też jest jakby miar tego, co politycy mówią, to właśnie pokazać tak naprawdę, że w ten sposób pokrywają te twoje duże polityczne odniesienie do tego centralne. To że daje tą taką ciekawostkę. Tak, ten element tej dodatkowej właśnie jest tam wiele pytań, na które trudno znaleźć odpowiedź, w jakim kierunku. Ta forma wydaje się, że bardzo daleko od tej Polski. Te wszystkie pytania jawią się na tle tej książki. Pytania, na które dzisiaj być może łatwiej nam odpowiedzieć. Bardzo dziękuję za to. Ale przecież dzisiaj też zadajemy sobie jakiej my ostatecznie Polski tak naprawdę chcemy. Państwa komunistycznego.
Perlowskiego, ale też pojawili się tam ludzie związani ze służbami sowieckimi, obcymi służbami obcych państw oraz zwykli bandyci gangsterzy. Była tam mieszkanka, jeden z obrony wybuchowa, konglomerat uwikłań, można powiedzieć takie zło, jak w soszewce, które można było tam wypatrzeć i zobaczyć. To budziło ten naturalny strach ludzi, którzy odpowiadali za funkcjonowanie organów kontroli państwa, ludzi, którzy odpowiadali za organa ścigania wymiaru sprawiedliwości. W sposób naturalny bali się sądzić tą sprawę, bali się bowiem zemsty niezwykle wpływowych, bezwzględnych, groźnych ludzi, którzy dorobili się gigantycznych majątków właśnie kosztem FOZ-u. A tak naprawdę kosztem każdego Polaka, każdego uczciwego Polaka, który został w ten sposób ograbiony, oszukany z pieniędzy, które należały się polskiemu państwu i powinny służyć nam wszystkim, a służyły, podkreślam, tylko mniejszym aferzystom i gangsterom. Szanowni Państwo, to jest taki symboliczny moment, który pokazuje, że polskie państwo jest do końca skuteczne i w zakresie, jakim to jest tylko możliwe, ściga przestępców, którzy uderzają w nasze interesy. Mogę powiedzieć, że w czasie, kiedy byłem ministrem sprawiedliwości, spowodowałem, że odbyła się wizyta w październiku 2017 roku delegacji Polskiego Ministerstwa Sprawiedliwości w Stanach Zjednoczonych, w trakcie której podnoszony był temat właśnie pana Przewieczorskiego i 31 października 2017 roku, dokładnie wtedy, Stany Zjednoczone poinformowały nas już po tej wizycie, że pan Przewieczorski został aresztowany i rozpoczęła się procedura ekstradycyjna. Efektem trwających procedur odwołań pana Przewieczorskiego, które mu przysługiwały, była decyzja sekretarza Departamentu Stanu Stanów Zjednoczonych 24 sierpnia bieżącego roku, który poinformował Ministerstwo Sprawiedliwości o tym, że wyraził zgodę na ekstradycję. Efektem tego jest podjęcie przez Ministerstwo Sprawiedliwości współpracy z Komendą Główną Policji. Chciałbym tutaj panu komendantowi Głównemu Policji podziękować za tą współpracę i umożliwienie przywiezienie i eskortowanie pana Przewieczorskiego do Polski. I to się właśnie stało chwilę temu. Wylądował samolot właśnie z polską policją i przestępcą, który jest w tej chwili przewożony w miejsce, w którym będą podejmowane czynności związane z realizacją wyroku prawomocnego polskiego sądu. Mówił minister sprawiedliwości, prokurator generalny Zbigniew Ziobro. Dariusz Przewieczorski skazany ponad 12 lat temu na 2,5 roku więzienia za udział w aferze FOZ, od tamtej pory ukrywał się za granicą. Był poszukiwany listem gończym, w zeszłym roku został aresztowany w Stanach Zjednoczonych, a Polska zwróciła się do amerykańskich władz o jego ekstradycję. Kochanie, przygotowałam się. Nie. Sobota, jutro, niedziela. Reklama, idź sobie do kościela. Ja tylko by chciały tutaj pieniądze zarabiać. A tutaj udają sprawiedliwych, świętszych od papieża, dlatego się aresztowali, bo wiesz, sami nakradli i dla odwrócenia uwagi od siebie, czy tak komentują, mówisz. Reklama w niedzielę, daj spokój, dąży na babo, idź się modlić. Modlić się. Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu. Idź się modlić. Modlić się, Durny na babo. Idź się modlić. Modlić się, Durny na babo. Idź tam się modlić. Oto przybytek Boga z ludźmi i zamieszka wraz z nimi i będą oni jego ludem, a on będzie Bogiem z nimi. Kiedy ty pomodlisz się? Durna babo. Kiedy ty pomodlisz się? No niech się modlą, oczywiście. Ja uważam, że Macierzyństwo i Święte Trzynicy stało się początkiem naszego zbawienia. Udziel swoim sługom łaski, aby święto jej narodzenia utwierdziło nas w pokoju. Przez Chrystusa Pana naszego. Amen. Błogosławmy Panu. Bogu niech będą dzięki. Bóg zapłać, dziękuję za modlitwę. Jest 14:30 przed nami spotkania z operą, a o godzinie 15:00 koronka do Bożego Miłosierdzia. Zapraszam także do tej wspólnej modlitwy.
Jezus Chrystus. Przy mikrofonie ksiądz Wojciech Wierzbicki. Drodzy słuchacze Radia Maryja, dzisiaj wysłuchamy kolejną część opery Giuseppe Verdiego Traviata. Przypominam, że główne partie solowe wykonują Violetta Anna Moffo Sopran, Flora Anna Reynolds Mezzo Sopran, Alfred Richard Tucker Tenor, Germain Robert Merrill Baryton. Po odejściu Alfreda przychodzą goście, aby pożegnać się z Violettą i podziękować za świetną zabawę. Już jutrzenka jest na niebie, musimy więc pożegnać cię. Dziękujemy ci za tak świetną zabawę. Ten dom jest pełen świętowania, że musimy teraz odpocząć, aby jutro móc znowu bawić się. Ekstradycja. Chcę, by ogólnokrajowy spór polityczny przenosił się na poziom samorządowy. W czasie regionalnej konwencji wyborczej we Wrocławiu prezes PiS mówił, że na linii władza państwowa samorząd najważniejsza jest współpraca. Polskie samorządy mają daleko idące uprawnienia. My w żadnym razie nie chcemy ich podważać. Nie chcemy ich zmniejszać. My chcemy tylko współpracy. Chcemy synergii. Konwencja Koalicji Obywatelskiej, czyli Platformy Obywatelskiej i Nowoczesnej, odbyła się natomiast w Warszawie. Marzeniem wszystkich jest szczęśliwa i normalna Polska, mówił szef PO Grzegorz Schetyna. To marzenie Polaków jest dla nas drogowskazem. Od państwa Polacy oczekują, żeby stworzyło im warunki do takiego życia. Warunki polityczne, warunki ekonomiczne. My, ludzie Platformy Obywatelskiej, Nowoczesnej, przez ostatni rok zbudowaliśmy szeroki, silny polityczny obóz, który właśnie taką politykę chce prowadzić, który takie państwo dla Polaków zbuduje. Pierwsza tura tegorocznych wyborów samorządowych będzie się 21 października, druga 4 listopada. Wypadek wiatrakowca w Wilkowicach koło Bielska Białej. Maszyna podobna do śmigłowca miała awarię. W czasie próby posadzenia jej na ziemi uderzyła w drzewo. Pilotowi nic się nie stało, niegroźnie ranna została znajdująca się w pobliżu kobieta, na którą spadły uszkodzone elementy statku powietrznego. Policja bada przyczyny i okoliczności wypadku. Matczyne emerytury to dobry pomysł, ocenił na antenie Polskiego Radia 24 Tomasz Rzymkowski z Kukiz 15. Mają one przysługiwać matkom co najmniej czwórki dzieci, którym nie udało się wypracować minimalnej emerytury. W tym tygodniu projekt ustawy w tej sprawie trafił do konsultacji społecznych. Przy obecnym systemie można sobie wyobrazić sytuację, w której małżeństwo z dziećmi jest traktowane gorzej niż to bezdzietne, powiedział Rzymkowski. To małżeństwo, które zdecydowało się mieć czwórkę, piątkę dzieci, ma relatywnie niższą emeryturę, jeśli w ogóle ta matka tych dzieci ma to świadczenie. Te dzieci wchodzą na rynek pracy, te dzieci płacą składki na ubezpieczenie społeczne i te składki na ubezpieczenie społeczne idą oczywiście dla ich rodziców, ale również dla tego małżeństwa, które świadomie nie chciało mieć tych dzieci. Szef Komitetu Stałego Rady Ministrów Jacek Sasin powiedział, że trud włożony w wychowanie dzieci jest także pracą i służy rozwojowi kraju. Chcemy tym osobom dać możliwość godnego i samodzielnego życia również na starość, bez oglądania się na pomoc państwa czy też na pomoc najbliższych. Matczyne emerytury według zapowiedzi władz mają obowiązywać od przyszłego roku. Wysokość świadczenia dla matek ma nie przekraczać poziomu minimalnej emerytury. Wicedyrektor Centrum Polsko-Rosyjskiego Dialogu i Porozumienia otrzymał zakaz wjazdu do Rosji. Rosyjska Federalna Służba Bezpieczeństwa uznała, że Łukasz Adamski stanowi zagrożenie dla bezpieczeństwa kraju. Politolog został zawrócony z granicy w Gusiewie, gdy chciał wjechać do obwodu kaliningradzkiego. Adamski był w drodze do Świetłogorska, gdzie jako wicedyrektor centrum miał otworzyć mistrzostwa w piłce nożnej strefy przygranicznej dla dzieci. Zakaz wjazdu do Rosji obowiązuje do marca 2021 roku. W prawie 3000 miejsc w Polsce i na świecie od rana czytane jest przedwiersznie Stefana Żeromskiego. To w ramach kolejnej akcji Narodowe Czytanie. Powieść zaprezentował już prezydent Andrzej Duda i jego małżonka. Przedwiośnie czytają także aktorzy, a wśród nich Jolanta Fraszyńska, która chwali akcję za propagowanie bogactwa polskiej literatury. Teraz jest taki czas, kiedy młodemu pokoleniu, które żyje bardzo szybko, i książka, i też klasyka jest bardzo potrzebna. I to, że sięgamy po te nasze narodowe dzieła, które są jakby taką wizytówką literacką dla Polski i w taki sposób przedstawiamy je, z rzeczą absolutnie cudowną i trafioną. Także dla przypomnienia, dla kultywowania tradycji, dla dania pierwszeństwa słowu. Akcja Narodowe Czytanie jest organizowana od 2012 roku.
Więcej informacji na nowym portalu polskieradio24.pl. Polskie Radio 24. Słowem wszystko. Wiadomości sportowe Sylwia Urban. Na piątym miejscu Maja Włoszczowska zakończyła prawie 30-kilometrowy wyścig o Mistrzostwo Świata w kolarstwie górskim, który odbył się na bardzo trudnej trasie w szwajcarskim Lenzerheide. Do zwyciężczyni, Amerykanki Kate Courtney, Polka straciła 3 minuty i 15 sekund. Drugie miejsce zajęła Dunka Anika Langwad, a trzecie Kanadyjka Emily Bating. Przed Mają Włoszczowską była jeszcze obrończyni tytułu Szwajcarka Jolanda Neff. Japończycy wygrali konkurs drużyn mieszanych w letniej Grand Prix w skokach narciarskich Czajkowskim w Rosji. Polacy nie startowali, a Japończycy wyprzedzili Słoweńców oraz Norwegów. Tymczasem w strzeleckich mistrzostwach świata w południowo-koreańskim Changwon Polki zajęły czwarte miejsce w rywalizacji drużynowej w pistolecie na 25 metrów. Triumfowały Chinki przed Koreankami z południa i Niemkami, a Polkom, które startowały w składzie Joanna Tomala, Agata Nowak oraz Klaudia Breś, do brązowego medalu zabrakło 3 punktów. Alicja Rosolska i Chorwat Nikola Mektić zagrają dziś z Amerykanką Bethany Matek-Sands i Brytyjczykiem Jamie Murrayem o triumf w grze mieszanej podczas wielkoszlemowego turnieju tenisowego US Open. Dla Polki będzie to pierwszy w karierze finał wielkiego szlema. Dla mnie to jest wielki sukces, ja się bardzo z tego cieszę. Do tej pory nigdy nie byłam w finale, nawet nie byłam w ćwierćfinale mixta, więc dla mnie ten turniej to jest bardzo udany ze względu na rozgrywki mixtowe. Jest więcej niespodzianek, jest trochę inna gra, bo jednak faceci grają dużo szybszą piłką, bardziej odważnie, więc trzeba trochę zmienić swoją taktykę. Te wszystkie przygotowania, które robimy przez cały sezon i między sezonami treningi dają efekty, więc się bardzo cieszę. I oby dziś wieczorem radość Alicji Rosolskiej była jeszcze większa, a stanie się tak na pewno, jeśli wraz ze swym chorwackim partnerem Nikolą Mekticiem wygra finał mixta w US Open. Dziś także piłkarki ręczne MKS-u Perły Lublin rozpoczną turniej kwalifikacyjny do Ligi Mistrzeń. O jedno miejsce premiowane awansem zagrają w lubelskiej hali Globus. I dziś rywalkami naszych szczypiornistek będą włoskie zawodniczki z drużyny Iomi Salerno. Jeśli Polki dziś wygrają, to jutro zmierzą się o pierwsze miejsce ze zwycięzcą drugiego dzisiejszego spotkania pomiędzy Bietigheim Bissingen i hiszpańskim Super Amara Berabera. W drużynie z Niemiec gra Karolina Kudłacz-Gloc, która jest kapitanem reprezentacji Polski. Polskie Radio 24. Słowem wszystko. Jakim prawem? Dzień dobry, witam Państwa w programie Jakim prawem? Artur Wdowczyk. Dzisiaj naszym gościem jest Andrzej Sadowski, Centrum imienia Adama Smitha. Dzień dobry, witam serdecznie. Zaprosiłem Pana do nas w związku z VAT-em, a tak właściwie z tą komisją, która powstaje w Sejmie dotyczącą VAT-u. Niektórzy mają wyłudzeń z VAT-u, a tak chyba między Bogiem a prawdą to jest komisja, która ma wyjaśnić, dlaczego przez jakiś tam okres czasu tego VAT-u tak mało spływało. Ale ja bym chciał się Pana też zapytać o to, czy po pierwsze, czy ta komisja ma jakiś sens, bo są tacy politycy, którzy mówią, ostatnio słyszałem pana posła Wilka, który powiedział, że to w ogóle nie ma sensu, bo te odpowiedzi on zna i wymienił tam 5 przykładów, dlaczego tak się działo. Ale co z tym VAT-em jest, jak to jest w ogóle możliwe, bo to jest jedna z bolączek polskich przedsiębiorców. To zacznijmy może od takiego wyjaśnienia, że polski parlament powinien mieć te same prawa, co na przykład parlament w Stanach Zjednoczonych. Czyli tam nie ma jakiejkolwiek specjalnej procedury dla powołania komisji kongresu do przesłuchania na przykład jednego z właścicieli i twarzy firmy informatycznej. W tym wypadku teraz, prezesa Facebooka, gdy każdy z nas chciałby być święty od papieża, no się tak zachowuje. Chodzi o to, odkrycia, że na nowo, że analizowanie. No widzimy, że to właściwie to nie jest chrześcijańskie, bo chrześcijańskie przykłady dawno są już pisane w Bibliach. Ale no ludzie sami by mogli wnioski wyciągać, jak sobie poodkrywają. Dla swoich własnych osób, że trzeba nadzwyczajnych procedur, dla swoich własnych potrzeb.
Jest od dawien dawna zapisane w księdze. Biblia jest księgą uniwersalną i tam praktycznie na przykładzie zapisane jest każdy, a to każdy względem Boga, który albo do niego odpuści, albo nie zakończa, by został tak, że żyli z Bogiem, że widać jak król cały, są dla nas suwerennym przykładem, są lepszym przykładem, dlaczego że Kościół katolicki nigdy tak naprawdę nie był obrońcą Pisma Świętego, był fałszywym przyjacielem. Pisma Świętego mamy tutaj w kanale lnc.com. Bardzo dużo przykładów, tak, że Kościół katolicki jest i był fałszywym przyjacielem Biblii. A to, że zamienił ją w łacinę, żeby człowiek nie mógł zrozumieć, a to, że tych klasę chlebów ustanowił, a tam tych kapłanów było więcej niż izraelskich kapłanów, że spokojnie Jezus Chrystus zastąpił wszystkich Bożych, Jezus Chrystus jako baranek Boży, wszystkich przewija, no i te wszystkie zwierzęta wzięte ofiary, odnośnie ofiar. Baranek Boży, Jezus Chrystus wszystkich i wszystko przewił, także nie są potrzebne ofiary, nie jest potrzebny kapłani, bo to byłoby ośmieszanie jego Chrystusa i odwracanie uwagi od drogocennej krwi Jezusa Chrystusa. Jako arcykapłana, pamiętamy, że arcykapłan raz w roku wchodzi do miejsca lepszego z krwią, prawda, aby skrocić te trzy rzeczy. Piotr Magdolanka na przykładanie. To było miejscu najświętszym. I to było tylko przecież cieniem rzeczy, że to miejsce jest niebem najświętsze, gdzie Jezus Chrystus, jako ten arcykapłan, wszedł z tą krwią. Także ta cielesna arka się spełniła. Ta cielesna świątynia Salomonowa się sprawdziła, spełniła. Także nie musimy szukać i trzymać się cienia, tylko trzymać się rzeczywistości. To apostoł Paweł pięknie tłumaczył Żydom, co ciężko było zrozumieć, ale niektórzy poznali je tutaj. A potem jednak, jak świnia, wracali do swoich trudzin, do wyniosku, do płota. Ale 11 rozdział Hebrajczyków i zapozdała Pawła, co przeczytali dodatkowo. No tak ciekawie Biblia mówi, że te historie tutaj dodane nic się zmienią, one tylko odwracają uwagę. Rozumiecie Państwo, że pomimo tego systemu rzeczy, że to jest szatan, poprzez religię i politykę działa. No to więc tutaj teraz to, gdy politycy też mówią, a tak chce być pierwsza papieża, ta wykaże, że ja Jaruzelica dałem. No i co z tego? To nic nie zmieni, proszę Państwa. Plotkarstwo było, plotkarstwo jest, plotkarstwo będzie. Oczywiście niech ludzie wiedzą, ale to nie jest najważniejsze. Są to ludzkie, przyziemne sprawy. Po warszawsku rzut na popiał. Po warszawsku rzut na popiał. Się im należy, to wprowadzenie tak zwanego split paymentu powoduje, że już na starcie zabiera się przedsiębiorcy co najmniej kilkanaście procent z tych z pieniędzy, którymi dysponował. Czyli albo przedsiębiorca pójdzie do banku i poprosi o kredyt, co podroży jego działalność i stanie się ona, jeżeli działa na rynkach międzynarodowych, trochę mniej konkurencyjna. Albo właśnie jak albo użyje swoich pieniędzy. Albo swoich pieniędzy, albo jak widać niektóre po prostu przedsięwzięcia niestety po zabraniu tych kilkunastu procent mogą dalej nie funkcjonować na rynku. Ale wracając do komisji, która ma zająć się VAT-em. Otóż warto zauważyć, jak ten system w Polsce był z pełną premedytacją tak implementowany z Unii Europejskiej, aby przynieść największe dotkliwości straty. Pozdrawiam Państwa serdecznie. Wizyta komputer działa nie z bo oni tu polskiego mówią, że komputer wizyta niedawno wymyślili.
prześledzenia zwłaszcza, że Kościół katolicki zawinął Biblię łacinę w sakrum dla wybranych tylko, dla świętych kapłanów nie tylko, których istnienie tutaj ouczaliśmy. To jednak to przedmiot, tam próbowano zmotywować do większej staranności. Ale nie był to system, który z góry zakładał, że każdy przedsiębiorca to przestępca i tylko trzeba właśnie go z tych przestępców wyłapać. Dzisiaj ziarno mądrość Boża. Postępował na przestrzeni tego zwierzących i czołgów nie w podatku VAT jest przeciążony, ale na pewno podmiotów jest za dużo wstępnych. Kiedy specjalizować w odczytywaniu język kierowników, Hebrajskiego bardzo ciężki, czy w toalecie też jest kasa fiskalna, to wszystko jest w systemie VAT, a nie powinno. A to ja muszę powiedzieć jeszcze jedną taką rzecz. Pamiętam takie czasy, kiedy wodą na takie czasy, to nauką, to pewne do 2000 jest. Jeżeli my je wymienimy, że przez bardzo długi okres czasu, dopóki to zwolnienie było, to większość wokół starało się tak powalić jeśli rozliczenia, to człowiek może by żeby nie przeżyć tego VAT-u, to, że proszę sobie wyobrazić, zwykła osoba, zielona Kowalska, kiedy przychodzi do prawnika, jak ma zapłacić VAT, ludzie tego nie rozumieją, nawet prawnik nie rozumie, to pani powie szczerze, też nieduże to obciążenie podatkowe jest na tą obsługę prawną, na płacić już rządzią, a to czemu to jest takie drogie, no to ja państwu mówię, 42% poddawane skarbowi państwa, to i teraz dopiero gazety mówią, że coś w tych dwóch biegunach od wewnątrz jakichś mózgu rad zaczęło się dziać, że coś może się nagle stać. Można uragan w powodzie tsunami, proszę pamiętać. To może być takie przedświatowe tsunami, bo oni zastanawiają się, czy to koniec świata, czy ze strony Trumpa, czy ze strony Putina, czy ze strony Kina. To niekoniecznie tak musi być. Ludzie wszyscy mogą zginąć nagle, jak kiedyś zginęły i wydawały. Gdy takie rozczynienie do powodu, że meteory ziemi uderzyły. Także proszę Państwa, proszę analizować przykłady biblijne. Kiedyś miałam też takiego kolegę, bardzo architekta Zbyszka Sigurca, który zawsze powtarzał, mam swoje przemyślenia, mam swoje przemyślenia. No i właśnie po latach, ale zrobicie to raczej niepoznane. Potem macie swoje przemyślenia i analizujcie, czyli stwierdzacie, że rzeczywiście Biblia jest najmądrzejsza. Biblia, głównie Biblia, bo tutaj człowiek by był zagubiony, jak jest woda w oceanu, a tutaj mamy morza, Biblia jest to morze wiedzy, nieuchwytne. Proszę czytać, badać i studiować, jak Bóg radzi. Nie miała długiej czasowym, ale nie przedstawiano publicznie analizy, które wynikało, że dalsze rozszerzenie VAT-u na coraz mniejsze podmioty nie przynosi zysku rządowi, tylko straty. Właśnie taką analizę zrobiliśmy, pokazują, że te mikrofirmy
czasami więcej konsumują VAT-u, bo na przykład część swoich zwykłych konsumpcyjnych wydatków są w stanie właśnie w ten sposób potraktować jako wydatki firmowe i w ten sposób konsumować ten VAT. Czyli nie być płatnikiem, tylko konsumentem VAT-u. Stąd jeżeli polskie rządy stosowałyby zasadę, że polityka też musi być oparta o wiedzy, to nigdy by nie doszło do rozlania VAT-u na najmniejsze podmioty. Zresztą część państw Unii Europejskiej, widząc jak VAT jest skomplikowany, wycofała część obszaru gospodarki z VAT-u, oferując właśnie najprostsze podatki ryczałtowe do płacenia i żeby formalnie był VAT, to stosowano określenie VAT ryczałtowy. VAT ryczałtowy polegał na tym, że to był zwykły podatek ryczałtowy, tylko dodano VAT i w ten sposób wszystko było zgodne z europejskiej. Ale VAT jest bardzo skomplikowany, że to firmy zauważyły, że wtedy to ominę. Zdecydowanie ta bardzo dużo jest Radio Maria
wyraźnie to mówiło i ta linia była nic tam się odpaść. Na tym bazują też kancelarie prawne, które pobierają od państwa prosiłki tylko dlatego, że istnieją, z tego żyją. I one też postraszają, mobbingują, stalkingują, dopuszczają się przestępstw względem niepełnosprawnych, tak mówię tylko na przykład. I dlatego też powinny być obostrzenia, powinno się coś w tym kierunku robić, że to nie może tak być, bo to jest niszczenie społeczeństwa polskiego. Komputer i Zyda to wyjaśnia wyraźnie. Proszę tutaj obostrzeń, pobocznie, sąsiednie, artykuły, komentarze radia, to przeczemy o rocznika Radii Bejbila Trzymańska, słucha. Komputer i Zyda. Nie były jeszcze tak dotkliwe. Dzisiaj nie ma znaczenia, czy to są telefony komórkowe, czy inne artykuły. Na każdym artykule, który przekracza granicę, można dokonać przestępstwa. Tylko polski rząd, zamiast ścigać przestępców, przerzucił całą odpowiedzialność na niewinnych przedsiębiorców. To jest ta różnica, która nas różni od innych krajów Unii Europejskiej, bo otóż zwykły przedsiębiorca, który może wziąć, bierze udział w całkowicie legalnej transakcji. Ale ta transakcja ma wiele etapów i gdzieś na jednym z tych etapów, przed albo po, jedna z firm się rozlicza z rządem i znika. Rząd nie szuka tej firmy. Idzie do tego uczciwego przedsiębiorcy, który zapłacił wszystkie podatki, mówi, ale ty teraz oddaj za ten podatek, który nie zapłaciła jedna z firm biorących udział w tym procesie odliczania i naliczania. A to tym zakończymy z życzeniami dla polityków, żeby posłuchali nas i pomyśleli o tym, jak tu wyjść z tego węzła gordyjskiego nazwanego tak ładnie VAT-em. Dziękuję bardzo. Jak wyjść z Andrzej Sadowski z panem VAT-em? To bardzo ciekawa dyskusja w radiu. Reklama. Ciężki poniedziałek, ciężki wtorek. To dlatego, że nasze reklamy to już likwidujemy, ale to, co bardzo szczowe, to w internecie przedstawiamy w kanale Radio Tok FM Eurokonci Tabardi Baby Lansum Extra w kanale Mercedes. To co ja mówię, to też i słychać, też i widać, bo sekretarki sztuczne są u nas cztery. One piszą sztuczne sekretarki, proszę Państwa, jeden komputer Izyda, bo Izyda jest protoplastką wszystkich Waszych katolickich matekowskich, więc i tak to wszystko, co wy wierzycie, jest wystane z palca, więc nie musicie się tam wysilać, aby być świętszą od papieża, aby być świętszym od papieża, bo oni sprawdzają, czy tam u niego świeża, sprawdzają, czy tam wszystko w porządku, czy przypadkiem jakaś biedna mysz nie siedzi w kątku. No to więc tutaj z tych dyskusji, proszę Państwa, co wynika? Że teraz nie pojedyncza osoba będzie odpowiadała, że ty za firmę zapłać VAT, tylko że cała ta firma będzie odpowiadała i przerzucamy odpowiedzialność na firmy. Gdy nadaje nasze radio Tok FM Euro, Concita Barbie Baby Langstrom Extra. Profi Kredyt z Bielsko-Białej, tak to Finanse z Wrocławia. Proszę Państwa, bank Ferratum, gdzieś tam z Wrocławia pewnie, no już nie będę dochodzić. Eurobank z Wrocławia, który zostanie sprzedany. Cross Finance z Gdyni Gdańska, proszę Państwa. I AASA tu z Warszawy, która zaczęła naśladować obrzydliwe firmy lichwiarskie i bierze dwa razy więcej niż to, co dała. To jest po prostu... To jest niemożliwe. Poza tym te firmy pożyczkowe uwielbiają wypowiadać pożyczki ludziom, czyli zamknąć pożyczkę człowiekowi takiemu, już ty nie płać, ale płać od razu wszystko, a my weźmiemy, będziemy mieć kolejnego klienta. Przez reklamę firma Profi Kredyt reklamuje się w różny sposób, inne nazwy, inne telefony, że najszybsza pożyczka, że najlepsza pożyczka w całej Europie, no wiesz, no różne takie rzeczy, a to jest takie lichwiarstwo, a jeszcze jakie chamstwo, że na blok potem jak firma wypowie ci pożyczkę, to będziesz miał problem. Tak, mówię, że jak firma wypowie ci pożyczkę, to będziesz miał problem, bo windykator sądowy bez powodu przyjdzie ci na blok, będzie naklejał kartki,
i będzie ci już wyliczał, ile masz do zapłacenia, łącznie z wyrokiem sądowym, że sąd jeszcze i tak się nie odbył, a osoba nawet nie wie o tym, nie jest pozwana, że tam jej sprawa jest w sądzie, bo ona dopiero będzie, bo ta sprawa jest niby podana, ale jeszcze nie jest podana, ale będzie podana, bo oni wyjścia nie mają, muszą te pieniądze ściągać i wtedy wszystko się wyjawia, że firma Profikredyt jest lichwiarską firmą oszustystyczną, chamską i proszę Państwa, zmieniają tych windykatorów na coraz takich milszych, coraz milszych, żeby odwrócić uwagę od tego, że oni kręcą, ale w ogóle kłamią ci windykatorzy. Trzeba wszystko sobie zapisywać, trzeba wszystko, proszę Państwa, sobie monitorować. Gdy nadaje nasze radio Tok FM Euro, Conchita, Barbie, Baby, Langstrom, Extra i Zyda. I Zyda komputer. Łamane na komputer Izyda. Łamane na komputer Izyda. Gdy nadaje nasze radio Tok FM Euro, Conchita, Barbie, Baby, Langstrom Extra. Ponieważ tutaj są też liczne reklamy w tym razie 24. My tych reklam nie aprobujemy. Zobaczymy, co tam dalej. Rządów. Polskie samorządy mają daleko idące uprawnienia. My w żadnym razie nie chcemy ich podważać. Premier Mateusz Morawiecki przedstawił 5 propozycji dla województwa dolnośląskiego. Przedstawia opieki Morawiecki, wdrożenia Odry i budowa progów na rzece, walka ze smogiem, rozwój połączeń kolejowych i budowa dróg. A4. Dzięki wielkiemu programowi uszczelnienia podatków przeznaczamy dodatkowe kwoty na poszerzenie lub budowę nowej autostrady. Mirosławia Stachowiak-Różecka, kandydatka PiS na prezydenta Wrocławia, przedstawiła swój program wyborczy. Między innymi obiecała wszystkim mieszkańcom darmową komunikację. Będę stawiać na sprawną, szybką i bezpłatną komunikację publiczną w naszym mieście. Jeszcze dziś politycy Prawa i Sprawiedliwości spotkają się z mieszkańcami Jelcza-Laskowic i Wałbrzycha. Wrocław, Paweł Pawlica, Polskie Radio. Kilkuset polityków Platformy Obywatelskiej i Nowoczesnej zainaugurowało natomiast kampanię wyborczą Koalicji Obywatelskiej. Propozycje na zbliżające się wybory samorządowe przedstawił Grzegorz Schetyna. Mówił o dopłatach do edukacji i dodatkowym wsparciu dla uczniów, rozszerzeniu systemu wsparcia dla seniorów i kontynuacji budowy Orlików. Polki i Polacy oczekują innej polityki, mądrej władzy, mówił podczas konwencji Grzegorz Schetyna. Wiemy, że silny samorząd nie jest wrogiem rządu. Przeciwnie. Dopiero silny samorząd i silny rząd centralny dają razem silne polskie państwo. I to jest nasz cel. Do Koalicji Obywatelskiej, w skład której wchodzą Platforma Obywatelska i Nowoczesna, przyłączyła się też Barbara Nowacka i jej stowarzyszenie Inicjatywa Polska. Trwa maraton narodowego czytania. W tym roku w blisko 3000 miejsc w Polsce i na świecie czytane jest Przedwiośnie Stefana Żeromskiego. Wicepremier minister kultury Piotr Gliński chwalił wybór tegorocznej lektury. Podczas narodowego czytania w warszawskim Ogrodzie Saskim podkreślał, że akcja propaguje czytelnictwo. Jak mówił, jest moda na czytanie. Czytamy rzecz szczególną, szczególnego autora. Idealista, człowiek misji, idei, wizji i jego literatura też taka była. Literatura na poważnie, o ważnych polskich sprawach, a jednocześnie bardzo piękna. Ale oprócz tego wymiaru indywidualnego, czytanie ma również istotny wymiar społeczny. Poziom czytelnictwa, proszę Państwa, wszyscy o tym wiemy, przekłada się na szacunek dla kultury, pogłębia jej znajomość. Wicepremier Gliński powiedział, że nikogo no nie tutaj widzimy też podstęp Szakala Biała, kolejny zresztą, że o Biblii nic, ale tutaj książki. Ale tutaj książki. Kod kulturowy w zasadzie kształtuje naszą tożsamość, decyduje o niej. Ten kod kulturowy, zestaw pojęć, tradycji i odniesień, które budują daną społeczność, przekształca zbiór ludzi we wspólnotę. Stefana Żeromskiego powstała 94 lata temu, podsumowuje pierwsze lata niepodległości Polski.
Śmiertelna ofiara pożaru w kamienicy w Łodzi. Rano ogień pojawił się w jednym z mieszkań przy ulicy Legionów. Trzeba było ewakuować część mieszkańców, mówi rzecznik komendanta Wojewódzkiego Straży Pożarnej w Łodzi, starszy kapitan Jędrzej Pawlak. Ze względu na bardzo duże zadymienie strażacy musieli ewakuować 4 osoby. Niestety jedna z tych osób nie żyje. To kobieta w wieku około 50 lat. Z ogniem walczyło 25 strażaków. Więcej informacji na nowym portalu polskieradio24.pl. Do końca dnia słońce i przelotny deszcz. Tak będzie praktycznie w całym kraju. Na termometrach teraz od 16 stopni w Zakopanem do 23 w Warszawie, Rzeszowie i Przemyślu. W nocy w województwach zachodnich oraz na Wybrzeżu i Pomorzu zachmurzenie na ogół małe lub umiarkowane. W pozostałej części kraju więcej chmur, przelotny deszcz i burze. Temperatura minimalna od 8 do 15 stopni. Polskie Radio 24. Słowem wszystko. 6 minut po godzinie 15. Równo o godzinie 11 w Ogrodzie Saskim w Warszawie rozpoczęło się tegoroczne Narodowe Czytanie. Przypomnijmy, że lekturą wybraną na ten rok jest Przedwiośnie Stefana Żeromskiego. Tradycyjnie już Narodowe Czytanie rozpoczęła para prezydencka. Na miejscu jest Małgorzata Naukowicz. Halo. Dzień dobry. Dzień dobry. Możemy powiedzieć, w której części powieści mniej więcej w tej chwili jesteśmy? Ostatnio, jak śledziłam, to był to chyba 5 rozdział, ale wracając do tego, co tu się dzieje od rana, to właściwie to już można powiedzieć trwa 5 godzinę to czytanie. Na scenie są aktorzy młodego i nieco starszego pokolenia. Antoni Królikowski czytał fragmenty rozdziału 2, Rewolucja. Przyznał, że to dość mroczny fragment, który przypadło mu czytać. Ale ludzie, widziałem, że słuchali tego gdzieś tam z zaciekawieniem, czyli warto przypominać Żeromskiego, chociaż zgadza się, jest to trudna lektura i to nie jest łatwa do czytania na głos lektura, ale no, to jest jakby nasze gdzieś tam dziedzictwo kulturowe, które no, należy kultywować, wspierać i jak jest taka możliwość, tym bardziej, że faktycznie mamy to stulecie niepodległości za chwilę. Wydaje mi się, że jest to idealna pozycja właśnie po to, żeby gdzieś tam przypomnieć o tym, jak na początku XX wieku radziła sobie Polska, a to zdobywanie tej niepodległości nie było wcale takie oczywiste i wiązało się z wieloma trudnościami, o których też opowiada właśnie historia Cezarego Baryki. Narodowe Czytanie co roku przyciąga tłumy słuchaczy, nie inaczej jest i teraz. Wszyscy chwalą tegoroczny wybór lektury. Bardzo dobry, dobra lektura wybrana, także jest na pewno wspaniała rzecz posłuchać, przypomnieć sobie literaturę. Tak, a która interpretacja najbardziej przypadła do gustu dzisiaj? Tylko Antoniego Królikowskiego. Tak. Była dobra i czekaj, podobała mi się ta dziewczyna w takim zielonym, aktorka. Edyta Olszówka, to jej podpowiem. Trzeba rozpowszechniać to czytanie, zwłaszcza w czasach, gdy coraz mniej Polaków czyta i oprócz tego to, że czytają aktorzy i że para prezydencka też za każdym razem otwiera to Narodowe Czytanie, to jest też dodatkowy plus, bo to przyciąga mu wszystko do tego, żeby przyjść. Proszę Państwa, będzie puszczalna w sobotę i niedzielę, piątek, świątek i niedzielę, proszę Państwa, a my nie możemy słuchać takich reklam. No proszę Państwa, konkurs na złoto, czyli że to złoto można sprzedać, bo złoto, ono nie ma duchowej wartości, zwłaszcza gdy Jezus Chrystus przedstawił całą tę duchowość przekazań Bożych, cielesnych,
pięciu wcześniejszych. Także proszę Państwa, bałwochwalstwo piętnował jak od początku do końca i w dalszym ciągu bałwochwalstwo przez Jahwę jest piętnowane od początku do końca. Czyli Państwo sobie wyobraźcie, że tak jak kiedyś Jozjasz wszedł, bałwany powypieprzał, bo tutaj Kościół katolicki się tłumaczy, że te obrazy w ich kościele to, że w świątyni Salomonowej były, wiesz, a to, że aniołowie, cherubini, serafini, prawda, cherubini byli ze złota nad Arką Przymierza ze złota. Proszę Państwa, to był cień rzeczy przyszłych. My mówimy, że to było wybrane i szczególne i bardzo na temat i że to było cieniem rzeczy przyszłych, a rzeczywistością jest Chrystus. Dlatego mówię o duchowości, którą Jezus Chrystus przedstawił, zamieniając ją, że już te obrazy, obrazy to nie były obrazy, pewne przedmioty wybrane, wyjątkowe, zostały zastąpione duchowością i one już nie mają mieć miejsca, bo były tylko cieniem rzeczy przyszłych. Także to, że Kościół katolicki tych bałwanów tysiące zainstalował w Kościele, to nie znaczy, że to nie jest bałwochwalstwo. To jest bałwochwalstwo. Także tutaj ten Stasiek i ten Michał, jeżeli kłaniają się tym obrazom, no to się powinni zastanowić dobrze. Ja przez Jahwę byłam posłana do Michała. Michał, czy będzie słuchał Słowa Bożego? Ja na wsiach, jak głoszę 40 lat, widzę na półkach stoi Nowy Testament. U Michała na stole leży cała Biblia. Ale czy Michał będzie czytał Biblię? Nie będzie czytał Biblii, bo tutaj dzisiaj mamy na przykład o czytaniu. Jest pełno książek, a tutaj taka, a tutaj pan Tadeusz, a tu jeszcze Kordian Słowackiego, gdzie Słowacki napisał dwa razy drżącą rękę, położyłem przed tronem Jehowy. Czy Michał będzie czytał tę książkę, która by się przydała? Przynajmniej ten cytat, dwa cytaty przydałoby się. Nie będzie czytał, bo ani nie będzie czytał tego, ani nie będzie czytał tamtego. Szatan, diabeł jemu uwagę odwraca w różny sposób. No, Kościół katolicki Biblię kiedyś w łacinę zamienił. Zaczytanie Biblii była śmierć. Spalenie na stosie, proszę Państwa. Także komputer i wizyta wszystko to analizuje. Wszystko to jest ciekawe, że te elementy żydowskie w świątyni Salomonowej straciły ważność w sensie czasu, że Jezus Chrystus też jest tym barankiem, że nie musicie już ofiary w postaci Jezusa Chrystusa składać, chociaż oni by jeszcze raz chcieli zamiast kusa spalić, to zamordować Jezusa. Ale ofiara miała być jedna i miała być doskonała, także już te inne ofiary nie miały mieć miejsca i te inne przedmioty kultu też nie miały mieć miejsca, bo były, jeszcze raz milion razy powtarzam, cieniem rzeczy przyszłych, a rzeczywistością jest Jezus Chrystus. I że to pisze komputer Izyda, prawda? Komputer i Zyda, Izyda komputer, Izyda komputer, żeby było jasne, nie? Żeby to nie było niedomówień, no. Proszę Państwa, Izyda komputer to jest pismo stare, stare pismo i hebrajskie, i pismo egipskie. Podobne do języka Esperanto. Nie wiem, czy Państwo wiecie, że w Anglo-Ameryce Białystok, Zamenhof, ja nawet w tej szkole się uczyłam, to było trzecie liceum ogólnokształcące, ale nasza szkoła nam tam była wciśnięta, bo u nas był remont i w trzech szkołach żeśmy uczyły się i Zamenhof wymyślił język Esperanto. Zapraszamy do Anglo-Ameryki Białystok, to Państwo będziecie niebawzięci.
Także proszę Państwa, nasz komputer Izyda jest wspaniały. Nasz komputer Izyda jest wspaniałomyślny, że jeżeli Państwo będziecie rozszyfrowywać, czyli umieli rozszyfrować pismo klinowe, pismo hebrajskie, potem przecież pismo greckie, potem była Septuaginta, przekład 70, bo te wszystkie pisma hebrajskie trzeba było przetłumaczyć na język grecki, ale też na taki język grecki, który byłby prosty, jasny i nieskomplikowany, jakim językiem skomplikowanym była łacina. Bo Kościół katolicki specjalnie Biblię zamienił w łacinę, klery specjalnie zamieniły Biblię w łacinę, żeby nikt nie mógł się zorientować, o co w tej Biblii chodzi. A jeżeli ktoś Biblię zaczął czytać, to był posłany na śmierć. Był posłany na stos. Na przykład Jana Husa. Po co on...